Przechodzimy do następnego pytania, które kierujemy do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Odpowiadać będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Jarosław Zieliński. Poseł Mariusz Trepka będzie zadawał obydwa pytania w sprawie informacji MSWiA dotyczącej tego, ile jednostek OSP w kraju, w szczególności w województwie śląskim i łódzkim, otrzymało dofinansowanie na zakup samochodów oraz inne potrzeby w latach 2011-2015, a ile w latach 2016-2019. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję, pani marszałek. Wysoka Izbo, panie ministrze. Bardzo dziękuję rządowi Prawa i Sprawiedliwości za to, że przeznaczył 82 miliony złotych na wsparcie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Nie da się przecenić roli, jaką jednostki OSP pełnią każdego dnia na rzecz mieszkańców swojego regionu. Nasi przeciwnicy mówili, że przekazywanie dotacji za pośrednictwem komendanta Państwowej Straży Pożarnej pomniejszy środki na dofinansowanie dla jednostek OSP. A jednak jest inaczej. Te środki wcześniej były rozdysponowywane w różny sposób. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nie wiedział, do których jednostek OSP trafiają, więc do jednych trafiały kilkukrotnie, do innych wcale. Teraz komendant główny, mając wszystkie środki, może je równomiernie rozkładać, z tym, że równomiernie nie znaczy porówno, ale w zależności od potrzeb. Szanowny panie ministrze, proszę o informację, ile jednostek OSP w kraju, a także w województwie śląskim otrzymało dofinansowania w latach 2011-2015 na zakup samochodów oraz na inne potrzeby, a ile w latach 2016-2019. Proszę również o porównanie, ile jednostek OSP otrzymało dofinansowanie za rządów PiS, a ile za czasów naszych poprzedników. Dziękuję. Proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowny panie pośle, dziękuję za te opinie wyrażone w pytaniu. Rzeczywiście jednostki ochotniczych straży pożarnych spełniają bardzo ważną rolę w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego i rząd Prawa i Sprawiedliwości czyni od 4 lat wszystko, żeby wzmocnić ich potencjał. Mało tego, decyzje tego roku, przyznanie 82 milionów złotych na działalność, którą te jednostki wykonują, ale nie na działalność nie będącą stricte działalnością ratowniczo-gaśniczą, jest dowodem docenienia tej działalności społecznej, jaką te jednostki realizują. Dziękuję, że pan to zauważył. Ale chciałbym się skupić na liczbach, bo rzeczywiście pytanie dotyczy konkretów, kwot i samochodów zakupionych, więc pozwolę sobie przejść do tych danych. W 2015 roku dla jednostek OSP przekazano, to ostatni rok rządów naszych poprzedników, przekazano kwotę 105,5 miliona złotych, w tym dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 73 miliony złotych, a dla jednostek OSP niewłączonych do tego systemu 32,5 miliona złotych. Nieznana jest przy tym kwota przekazana do jednostek OSP, kwota środków finansowych z firm ubezpieczeniowych, bo wówczas przekazywał Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i takie informacji za 2015 rok, pomimo 3-krotnego wystąpienia ze strony komendanta głównego o te dane, komendant główny, a więc przez to i resort spraw wewnętrznych, nie otrzymał. W 2016 roku dla jednostek OSP przekazano kwotę 109 milionów złotych, w tym dla jednostek OSP włączonych do KSRG 73 miliony złotych, a dla jednostek OSP niewłączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 36 milionów złotych. Tutaj chcę zauważyć, że dla tych jednostek podwyższyliśmy już w tym pierwszym budżecie z czasów naszych rządów o 2,5 miliona złotych, chociaż w projekcie budżetu na 2016 rok przygotowanym przez koalicję PO-PSL kwota była o te 2,5 miliona mniejsza i była zaprojektowana na poziomie 2015 roku. Już w pierwszym roku, jeszcze nie mając większej możliwości działania, zwiększyliśmy te 2,5 miliona złotych. Dodatkowo dla tych jednostek OSP z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazano kwotę 27,1 miliona złotych. W sumie w 2016 roku przekazano do jednostek OSP 136,1 miliona złotych, 136 milionów 100 tysięcy złotych.
W 2017 roku dla jednostek OSP przekazano już kwotę 127 milionów złotych z ustawy modernizacyjnej, w tym dla jednostek OSP włączonych do KSRG 81,11 miliona złotych, a dla jednostek OSP niewłączonych do tego systemu 43 miliony złotych. Dodatkowo ze środków finansowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przekazano do OSP 3 miliony złotych. A również także dodatkowo przekazano dla tych jednostek OSP z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 32,6 miliona złotych. W sumie w 2017 roku przekazano do jednostek OSP 162,6 miliona złotych. Widać tutaj progres, widać za każdym rokiem wzrost środków, ale przekazuję dokładne dane, żeby można było to porównać i wyliczyć także powiedzmy wzrost procentowy. W roku 2018 dla jednostek OSP przekazano kwotę 125,35 miliona złotych z ustawy modernizacyjnej, w tym dla jednostek OSP włączonych do KSRG 83,95 miliona złotych, a dla jednostek OSP niewłączonych do tego systemu 41,4 miliona złotych. W ramach poprawek poselskich, to jest dodatkowa kwota, posłów Prawa i Sprawiedliwości, przekazano dla jednostek OSP 10 milionów złotych oraz 2 miliony złotych z dotacji MSWiA na młodzieżowe obozy pożarnicze. Z Funduszu Sprawiedliwości, to była też nowa forma, nowe źródło dotacji dla jednostek OSP, przekazano poprzez samorządy w 2018 roku kwotę 103 milionów złotych oraz 7 milionów złotych ze środków finansowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo dla tych jednostek OSP z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazano kwotę 99 milionów złotych. W sumie w 2018 roku jednostki OSP otrzymały 336,35 miliona złotych. W 2019 roku dla jednostek OSP przekazano kwotę 125,35 miliona złotych z ustawy modernizacyjnej, w tym dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 83,95 miliona złotych, a dla jednostek OSP niewłączonych do KSRG 41,4 miliona złotych. Dodatkowo z dotacji MSWiA przekazano na młodzieżowe obozy pożarnicze 3,1 miliona złotych. Przekazano także 82 miliony złotych, to jest ta kwota nowa, o której mówiliśmy w tym roku, na działania społeczne, działania mające wpływ na działalność ratowniczo-gaśniczą, ale nie będące stricte tymi działaniami, kwotę 82 milionów złotych po zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz 24 miliony złotych będące w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo dla jednostek OSP z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, także wojewódzkich funduszy, bo to jest łączna kwota, przekazano 130,275 tysięcznych miliona złotych. W sumie w 2019 roku jednostki OSP otrzymały 364,725 tysięcznych miliona złotych, czyli 364 miliony 725 tysięcy w ciągu roku. W sumie w latach 2016-2019 przekazano dla jednostek OSP kwotę 999 milionów 775 tysięcy złotych. Ja bym chciał dokończyć to, Pani Marszałek. Panie Ministrze, za moment. Proszę poczekać. Pan poseł zada dodatkowe pytanie i będzie Pan wtedy miał ten czas 3 minuty na odpowiedź. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Panie Ministrze, ja jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu strażaków ochotników, że te kwoty, które Pan Minister tu nam przetoczył, widać jak wzrastają z poprzednich lat, ale chciałbym jeszcze dopytać o województwo śląskie i o województwo łódzkie. Jak to wyglądało w latach poprzednich i jest obecnie? Dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie pośle, właśnie mam to przygotowane, ale to w tej sytuacji właśnie dokończę teraz te dane, bo właśnie wiem, że to też jest oczekiwane, więc powtórzę jeszcze raz jednak, że w latach 2016-2019 przekazano do jednostek OSP kwotę prawie miliarda złotych, bo 999 milionów 770 tysięcy złotych. W latach 2001, i to są 4 lata. Obecny rok jest w trakcie realizacji oczywiście jeszcze, ale to są kwoty przyznane. W sumie w ciągu 5 lat poprzednich, a więc od 2011 do 2015, jednostki OSP otrzymały 510 milionów 100 tysięcy złotych, no prawie połowę tego za 5 lat, co teraz
za 4. Prawie połowę tego za 5, czy teraz za 4. To jest podwójny wzrost i więcej, bo czas jest krótszy. I teraz w latach 2011-2015, a więc w ciągu 5 lat, zakupiono 961 samochodów ratowniczych dla jednostek OSP, z czego 80 pojazdów dla województwa śląskiego i 46 dla województwa łódzkiego. W latach 2016-2019, więc w ciągu tych 4 lat, czwarty rok w realizacji, jeszcze raz to powtórzę, zakupiono 1417 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. Tam 961 w ciągu 5 lat, tutaj 1417 w ciągu 4 lat, w tym z rozbiciem na lata. W 2016 roku 202 samochody, w 2017 350 samochodów, w 2018 375 i w 2019 absolutny rekord rekordów 490 samochodów ratowniczo-gaśniczych, z czego 141 pojazdów zakupiono dla województwa śląskiego oraz 134 dla województwa łódzkiego. W latach 2016-2019 zostało zakupionych 609 samochodów ratowniczych z innych źródeł finansowych niż te, które składały się na montaż finansowy do zakupu typu przednio wymienionych. I tutaj były środki samorządowe, lasy państwowe, środki lasów państwowych, środki własne jednostek OSP, firmy prywatne. W sumie w latach 2016-2019 kupiono, dołączając te właśnie samochody zakupione z tych innych źródeł niż ten typowy montaż finansowy, można powiedzieć klasyczny montaż finansowy, jaki zawsze komponujemy, zakupiono 2026 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. Ze środków 82 milionów złotych tej nowej dotacji, a więc dzięki tej zmianie dokonanej niedawno ustawy o ochronie przeciwpożarowej w województwie łódzkim, z tych środków skorzystało 907 jednostek OSP, a w województwie śląskim 1329 jednostek OSP. Dodam, że wszystkie wnioski, jakie złożyły w dwóch transzach, w dwóch turach jakby jednostki OSP w skali kraju, a jednostek jest 16 013. Nie wszystkie złożyły, bo nie wszystkie mają spełnione warunki formalne, nie wszystkie mają wpis do KRS-u, ale wszystkie, które złożyły, otrzymały dotacje we wnioskowanej wysokości. I to jest historycznie bardzo ważna sytuacja, nowe wsparcie dla jednostek OSP. Jednostki OSP na pewno z tego dobrze skorzystają, już korzystają i się z tego cieszą. A my cieszymy się, że możemy je wspierać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.